Siemanko, z tej strony Stasiu z Polsce TV i dzisiaj nagrywamy Crossball Challenge. Dokładnie, kręcimy Crossball Challenge. Będziemy uderzać piłką w poprzeczkę i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dalej, zaczynaj. A co chcesz z zamkniętymi oczami? To będzie Blind Crossball Challenge w takim razie. Więc Stasiek chce to robić z zamkniętymi oczami. Stasiek, proponuje ci, żebyś zamykał tylko oczy w momencie strzału. A tak to, żebyś patrzył. Widzisz coś? Chodź. Teraz nic nie widzę, ale nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Pomogę ci. Bo nic nie widzę. W ogóle wyglądasz jak zbój. Serio? Albo jak chuligan po prostu ze stadionów. A, dobra. O, teraz miej sobie tak i teraz zasłaniaj oczy w momencie strzału. Pierwszy strzał był kompletnym niewypałem. Zobaczymy. Może następny będzie lepszy. Także Crossball Challenge po na ślepca. Blind Crossball Challenge. Nie jest wcale taki prosty. Jest trudno trafić w piłkę. Dobra. Ustawiam ci ją i próbuj jeszcze raz. Czyli to było z otwartymi oczyma. W ogóle kiedyś widziałem taki program w telewizji. Jak to jest, gdybyś czuł się jak niewidomy. Jest naprawdę ciężko wtedy. To czekaj, przytrzymaj telefon. Dobra. Pokręć bramkę. Dobra. A ja ci zrobię zasłanianie. Aha, jesteśmy na takim boisku, ja nic nie widzę, więc sorry. Jakbyście mnie hejtowali, to nie ja. Nie, twoi widzowie cię nie hejtują. Dobra, masz opaskę. Dobra. Słuchajcie, to był falstart. Teraz Stasiu pokaże wam, jak to się robi naprawdę z zamkniętymi oczami. Stachu, spróbuj się nie przewrócić o piłkę. I nie podglądaj przypadkiem. Popraw sobie szalik reprezentacji Polski. Było blisko słupka. Stasiu ma dzisiaj swojego kibica, swojego imiennika też Stasia, bardzo sympatycznego. To było z zamkniętymi? Było blisko. To może jednak z otwartymi? Nie, no bo z otwartymi to patrz jak łatwo trafia. No rzeczywiście. Bez problemu. No to teraz spróbuj z zamkniętymi. Stąd. Może stąd nie lepiej. Mówisz? Taka zamknij oczka. Nie trafiłeś w piłkę, Stasiek. Nie. Znowu nie ty. Nie do. Nie dotknę. Nie liczy się. Chcesz spróbować piłką Staśka? Nogę. Stasiu, może piłka kumpla przyniesie ci szczęście. No, zamykasz oczka? Piękny gol. Jakby to nazwać, piękny gol, strzał techniczny, na pewno zmyliłbyś bramkarza, ponieważ myślałby, że strzelisz mocno i skutecznie, a strzeliłeś jak... No powiem ci, trafiłeś czysto w piłkę i to traktujemy w kategoriach sukcesu Crossball Challenge Blind. Mogę ja spróbować? Ja z otwartymi oczami. Zobaczymy. Z zamkniętymi nawet nie próbuję. W ogóle mi się nie podniosła. To był jakiś skandal. Zobaczcie sobie taki filmik, co kręciliśmy ze Stasiem też tu na tym boisku. Stas jest ubrany na biało. W stroju Realu Madryt. A czy mogę zamienić się
Poczekaj, dokończę tylko coś. No pewnie zamień piłki. No i jest taka sytuacja, że ja z nim wygrywam w challenge'u i Staś w ostatniej chwili rzutem na taśmę wali. Co, robisz na ślepca? Dobra. No już powiem ci, było blisko. Widziałam tylko ziemię, nie widziałam. No. Było blisko słupka. Słuchajcie, to jest w ogóle nasz pierwszy crossbar challenge na blinda. Także kolejne chyba będą lepsze, będziemy to trenować. A może stąd teraz, to może lepiej wyjdzie. Spróbuj. No powiem ci, przynajmniej trafiasz w piłę, nie? Ja go rozstrzeliłeś. Nieźle, nieźle. Dobra, Stasiek, ostatni strzał na ślepego. Poczekaj, się odsunę, żeby było fajne ujęcie. O. Zamknij porządnie oczy i dajesz, zrób to dla swoich widzów i dla Dastusia. Motywacja była niezła, ale wykonanie... Dla kogo? Dla Dastusia, to nasz pies. No pewnie jeszcze coś nakręcimy. Dobra, słuchajcie, to był nasz pierwszy crossbar blind challenge. Może... Chcesz coś powiedzieć swoim widzom? Tak, ale może nagramy dzisiaj jeszcze jeden, teraz? Może nagramy jeszcze jeden, zobaczymy. To tyle, trzymajcie się ciepło, dawajcie łapki w górę. To pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki robaczywki i jak to się mówi, pierwsze jaskółki, etc. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, pa, pa. Pa, pa.